Zdobienie pisanek różnymi technikami, poznawanie tradycji świątecznych, występy słowno-muzyczne czy udział w gminnym konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. To tylko niektóre z elementów wprowadzających w atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych w gminie Ciasna. Jednym z przedświątecznych wydarzeń była niedziela palmowa przy ognisku, zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sierakowie Śląskim. Rozpoczęła ona wielki tydzień, jak również umożliwiła integrację mieszkańców. Mamy przygotowane ognisko, gdzie będzie można sobie samemu upiec kiełbaski. To też atrakcja dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży. Oczywiście strażacy nam pomogli to zorganizować, pilnują porządku, gdzieś tam bezpieczeństwa. Także myślę, że pójdzie to wszystko w dobrym kierunku, że przyjdą mieszkańcy naszej wioski i będą po prostu się bawić całą niedzielę palmową, spędzą w takim fajnym gronie, gdzie spotkają się z bliskimi, z mieszkańcami, porozmawiają, kawkę, herbatkę wypiją. Niedziela pełna wrażeń. Nie zabrakło też tradycyjnego śląskiego żurku z jajkiem oraz słodkiego poczęstunku. Z kolei na najmłodszych mieszkańców czekał kącik animacyjny, w którym dzieci mogły wykazać się kreatywnością i wyobraźnią podczas tworzenia pisanek i palm wielkanocnych. Mamy różne wstążki, będziemy robić takie z filcu jajeczka, malować je będziemy farbkami też, z bibułki, będziemy kwiatuszki robić. To tylko wyobraźnia nas ogranicza, także możemy sobie tutaj wymyślić, co mamy ochotę. Podczas imprezy na stołach zagościły palmy wielkanocne, które są nie tylko elementem dekoracyjnym, ale też symbolem zmartwychwstania, męki oraz odkupienia. Niedziela palmowa symbolizuje przyjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jest to rozpoczynający się tydzień, wielki tydzień, to znaczy wszyscy mieszkańcy i nie tylko przygotują się w sposób duchowy do nadchodzących świąt. W ogóle chciałam podkreślić, że w Polsce my u nas mamy już od czasu średniowiecza, już mamy rozpoczęcie jak gdyby niedzieli palmowej. Dodatkowo kawalerowie z Borek Małych opowiedzieli o tradycji krzyżoków oraz tworzenia bramy wielkanocnej z wydmuszek. Tego typu impreza została zorganizowana tutaj po raz pierwszy. Wziąłeś to z obserwacji innych sołectw, szczególnie w województwie opolskim albo tam, gdzie mieszkałem w Niemczech. Jest to zawsze organizowane w środę, bo to jest tak zwana środa żurowa. Kiedy na wsi albo w danej dzielnicy miasta spotykają się ludzie przy wielkim ognisku, składają sobie życzenia przed świętami Wielkiej Nocy, po czym zaczyna się kultywowanie tego wielkiego tygodnia, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. I tak próbujemy to przenieść na nasz teren. Wraz z tego, że ludzie bardziej mają czas w niedzielę i w niedzielę jest prościej to zorganizować, robimy to w niedzielę tutaj. W placówkach oświatowych młodzi ludzie także są wprowadzani w nastrój Wielkiej Nocy. Jedną z kultywowanych tradycji jest gminny konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną, organizowany przez zespół szkolno-przedszkolny w Ciasnej. W tym roku konkurs odbył się już po raz siódmy. Zawsze odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, no bo jest adresowany do wszystkich dzieci z naszej gminy, tak, a więc i dzieci przedszkolne, i te klasy 1-3, i później 4-8. W tym roku zainteresowało mnie olbrzymie, ponieważ wpłynęło 85 prac. Myślę, że i dzieci, i rodzice biorą w tym udział, co jest bardzo ważnym elementem, zwłaszcza w naszych tych czasach współczesnych, technologicznych. Takie działanie spaja dziecko z rodzicem, pozwala mu wspólnie spędzić czas, miło czas. Efektem jest praca. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego konkursu. Jest to pani Irena Jelonek i pani Iwona Plawgo. Zawsze starają się o bardzo dużą taki obiektywizm, sprawiedliwość w ocenie prac, choć to jest bardzo, bardzo trudne. Bowiem każda praca miała swój unikalny urok oraz wymagała wiele wysiłku. To jest kurczak wielkanocny z makaronu, gwiazdki, z tej gąbki, z filcu, to są napisy z gąbki. A trudne było to do wykonania, powiedz? Trochę tak. Takie chyba pracochłonne, prawda? Tak. Karocia zrobiła jajko z materiału i zrobiła kurczaka z słomy. A ja zrobiłam z papieru i z mchu jajko wielkanocne też. A dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie, powiedz? Bo chciałam, dla zabawy. I dobrze się bawiłaś? Tak.
Ozdoby wielkanocne wykonane były różnymi technikami plastycznymi przy użyciu rozmaitych materiałów. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Mi się bardzo podoba ten okres, bo wszyscy się cieszą, no i jest zawsze fajnie. A jak spędzasz święta wielkanocne? Zawsze szukam prezentów od zajączka. Niech tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą czasem zadumy, nadziei, optymizmu oraz radości. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pozwólcie Państwo, że chcę złożyć Wam serdeczne życzenia, spokojnych, zdrowych świąt, w gronie rodzinnym, smacznego jajka i mokrego dyngusu. Wszystkiego dobrego.